Próbujemy za okoniem dzisiaj. O, tak wiesz, ta pogoda na chwilę obecną nas nie rozpieszcza. Z tego co widzę, to w przeciągu chyba tych 7 czy 8 dni mamy najgorszą pogodę. No jest dosyć chłodno, mamy zaledwie 8,5 stopnia. Dobrze, że nie wieje. Jesteśmy tradycyjnie na odrze. Będziemy starać się złowić jakieś okonie. Miejmy nadzieję, że... Zresztą ryby na pewno są już potarle, o czym na pewno też doskonale wiecie. Powoli zaczynają fajnie żerować. Jesteśmy w miejscu, gdzie tak naprawdę kiedyś zaczynaliśmy swoje produkcje. Łowiliśmy tutaj bardzo fajne ryby. Miejmy nadzieję, że dzisiaj również to będzie. No także powoli będziemy się zbroić. Może pokażemy mniej więcej wam jakieś nowinki sprzętowe i tak dalej. No by ta ryba brała. Nie jest za fajnie, jeżeli chodzi o pogodę, bo tak naprawdę to jest połowa kwietnia. Chcielibyśmy już mieć te słońce, żeby ono po prostu było, żeby ta rzeka naprawdę pokazała, że żyje. No ale no cóż, pogody się nie wybiera, ryby trzeba łowić nawet w takich warunkach, jakie mamy dzisiaj. Ważne, że nie pada. No cóż. I będziemy się starać złowić jakieś kwietniowe, pojedyncze okonie, może ewentualnie pokażą się jakieś przyłowy, ale głównie nastawiamy się dzisiaj na złowienie pasiastych drapieżników. Na co zaczynasz łowić? Co, ja klasycznie, zresztą tak jak zawsze łowię na odrze, okonie motor oil z brokatem, czy ewentualnie tam motor oil z pieprzem. Główka zależy od wody, od grubości plecionki, ewentualnie żyłki. No tutaj troszeczkę, jak widać, ciągnie, a mamy pod sobą gdzieś około 1,5 metra. Żeby szybko mi to zjechało mniej więcej do dna, zakładam trójkę. Jak będą jakieś bardzo słabe, delikatne brania, takie, że tak powiem, wymuszane, no to wtedy zjadę jeszcze lżej, na 2 gramy. I, no i chyba na tych 2 gramach zaprzestanę, bo jak do tego jeszcze dojdzie wiatr, no to tak naprawdę tego opadu nie będzie. Mamy jeszcze kilka potencjalnych miejsc, będziemy na pewno szukać tych okoni. Na tym pogodzie, miejscu, po pogodzie i po tym, co się dzieje na chwilę obecną, to nie wróżymy nic dobrego. Ale pamiętasz, na tym miejscu, gdzie jesteśmy, to już o tej porze roku powinny brać. No, tylko, że wiesz, wtedy jak my żeśmy zaczynali tutaj łowić, to było 25 stopni. Ryba bardzo szybko się wytarła, bo to była końcówka marca. No i na całej tej szerokości od tej wyspy tutaj pod nogami tak naprawdę coś się działo. No zbytnio się nie zmieniło i wtedy i teraz też są małże. Okonie lubią takie miejsce. Pod nogami mamy fajną burtę z kamieni. Zgadza się, to jest kapitalne łowisko, szczególnie na jesień. I delikatne jakieś tam, wiesz, faszyny i tak dalej. Ja założyłem małego twisterka na główce 2-gramowej. Koloru takiego typowo odrzęskiego, motor oil. Najbardziej się sprawdza ten tutaj przy łowieniu okoni. No obrotówki na razie nie łowimy. Poczekamy, aż te okonie będą lepiej reagowały. Próbujemy na tą gumkę. O, jest. Mam coś. Okoń. Ale piękny, gruby okoń. Naprawdę, ale super. Piękny, gruby, wiosenny okoń z Odry. Nabite ikrą, czyli jeszcze jest w tarle. Samica. Wyhaszam szybko i wpuszczam do wody. Niech rośnie. Piękny, wspaniały, gruby okoń. Kapitalny. Poszedł. No cóż, aby złowić o tej porze jakieś pojedyncze okonie, trzeba i
wejść w takie dosyć ciężkie techniczne miejsca. Miejsce bardzo ciężkie do rzutu, ale zaraz powinniśmy sobie tutaj jakoś poradzić. Naprawdę można by było jeszcze te 2-3 metry wejść do przodu, ale nie wiem, czy jest sens. No, jakby coś brało, no to można tam się pakować ten dołek. A na chwilę obecną kilka kontrolnych rzutów. Jeżeli nie, to wyskakuje stąd ze względu na to, że ta woda dosyć też jest chłodna. Nie ma sensu. I co tam, na tamtym dołku? Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Idziemy, obejdziemy ten dołek obok, który tutaj się znajduje. Czyli zmieniamy łowisko, a później spróbujemy porzucać tutaj na tygówce wzdłuż opaski. Póki co tylko jeden ten okoń mój, akurat nagrany, jak chłopaków nie było, jak się rozeszliśmy. Nic więcej się nie zadziało, zmieniamy, idziemy na inne Idziemy na ten kolejny dołek, tam w tamtym roku też były dosyć ciekawe okonie z wiosny. Może tam po prostu coś się zacznie w końcu ruszać. Tak, tam zawsze były ryby, zobaczymy, czy teraz będą. Idziemy. Kolejna potencjalna miejscówka. Pozatapiane trzciny przy brzegu, nie jest tutaj zbyt głęboko. Będziemy próbować może tutaj coś w końcu złowić, ale ta pogoda nie zachęca nas do łowienia. Zresztą zaraz powiem, jakie syfy tutaj pływają. Butelki po mlekach, jest skrapiany, wszystko nie. Oj, szkoda gadać. Zmieniliśmy łowisko, jesteśmy kilka kilometrów poniżej miejsca, poniżej tych dołków, na których żeśmy łowili. No cóż, takie ciekawe zjawisko na naszej Odrze, gdzie tak naprawdę główka jest za główką. Przerwana tak jakby opaska, lekki dołek, nurt z tamtej główki wchodzi. Bardzo ciekawe wiosenne łowisko jazi, znaczy może nie aż takie wiosenne, ze względu na to, że tutaj jazi pokazują się gdzieś w połowie maja. No ale powinna tutaj być drobnica, za tą drobnicą powinny iść okonie, ewentualnie jakieś jeziki, kleniki, może jakieś inne fajne ryby. Bardzo, bardzo ciekawe miejsce, tam jest lekkie zagłębienie, woda się odbija od tej burty, ta burta jest dosyć twarda, dlatego ona cały czas tam jest, wybiera pod nią cały czas. No a tutaj będziemy spodziewać się złowić jakiegoś okonia, ewentualnie może jakiegoś jazia, klenia. Zaczynamy od gumy, mam nadzieję, że te ryby w końcu docenią dzisiejsze nasze wysiłki i w końcu będą ciekawe ryby. Co chwilę trzeba zmieniać te przynęty, nie? Szukamy z tej właściwej. Tak, wiesz co, ja teraz założę jakąś obrotówkę, ewentualnie nieduży wobler. Może coś po prostu w końcu ruszy te ryby, no bo nie jest za ciekawie. Ale myślę, że trzeba powoli też szykować łodzie i nie wiem, w przeciągu tygodnia czy dwóch trzeba już po prostu zacząć tych ryb szukać, gdzieś tam po przelewach. Zobaczymy, może kolejny odcinek już będzie z łódki.
No ci ten kanałek jest fajny, tylko na później, jak już będzie taka prawdziwa wiosna. To znaczy, wiesz co ci powiem, mi się wydaje, że tutaj woda musi się jeszcze troszeczkę nagrzać, tak. I wtedy najprawdopodobniej coś będzie wchodzić. Ten wlot do kanału, pamiętasz? Była taka wiosna, jak tu klenie biły mocno? No to wiesz. Ryby po prostu szły do dotarła i wchodziły przy okazji jeszcze się nażreć i wiesz, później na przelew i hej. Tak, zgadza się. Będzie łowisko, naprawdę tutaj piękne, tylko że no jeszcze nie teraz, jeszcze nie ta temperatura. 7-10 dni i będzie chyba okej. Dokładnie. No już mamy 10 kwietnia, tak więc. No dokładnie. Ta woda zacznie się szybciej ogrzewać. Co? Bez brania chyba, nie? Bez brania. Pora zmienić łowisko. Idziemy. Idziemy w rzekę, zobaczyć co tam się będzie działo. Między główki idziemy. Założyliśmy dosyć dużego woblera ze względu na to, że na tych główkach łowimy raczej duże ryby, zwłaszcza jeżeli chodzi o klenie i jazie. No, wobler mojego serdecznego kolegi Kuby Forecasta, bardzo fajne przynęty, handmade, bardzo fajnie łowię ryby. To jest troszeczkę większa wersja przeznaczona na łowienie już z łodzi. No ale wiem, że Kuba też robi mniejsze woblery, zresztą na pewno w internecie można te jego produkty znaleźć. Bardzo ciekawe przynęty. Fajnie się trzymają wody ze względu na to, że tutaj mają ten ciężarek dosyć nisko opuszczony. Nie wywalają się na nurcie, no i koszą kapitalne ryby. Piękna chyba boleń, wiesz, spodziewałem się, że jazia, bo strzelił tak na wejściu, ale z tego co widzę, to chodzi mi to bardziej po boleniowemu. Tak, bolenik. Boleń, a na co, na groszek? Wiesz, na tego groszka, nie? Tam szukałem po tym wejściu, na tym napływie, jakichś jazików. A zobacz, o, fajny boleń się jako przyłów trafił. Ja mam bardzo delikatny kij i tak naprawdę będę musiał troszeczkę tą rybę umęczyć. Tak, wędka dość, 7 gram. No to jest 6-7 gram, nie? A ryba jest... Nie chcę, żeby mi tu wlazł ten przemiał, bo zaraz wiesz, co się będzie działo. Ja mam dosyć delikatną rękę. Tak. Dlatego ja sobie z nim wyjdę tutaj i będziemy go sobie delikatnie holować. Podbił tam zna, bo ja dwa razy się bujnałem po tych kamieniach. Rapa. No, widać, że już tarło za nimi, bo ryba w fajnej kondycji. Boleń. Piękny, piosenny przyłów. Czasami to się zdarza bardzo, a zresztą całe życie poświęciłem dla tych ryb. No zobacz, dosyć pocieszna ryba. Piękny odrzański przyłów, na groszka przywalił. Bardzo ciekawy przyłów. Nie spodziewałem się, że w takich warunkach pogodowych bolenie będą stały na przemiale. On bardziej na napływie stał. Dwa razy bujnąłem tym groszkiem tam po kamieniach. Raz było takie jakby domniemanie delikatnego brania. Powtórzyłem. Spodziewałem się jazia. Obranie nie było jakieś tam niesamowicie atomowe. Piękna ryba, zobacz. W kondycji widać, że tarło dawno ma za sobą. Stoję przy dnie tutaj. Tak, stoi przy dnie, pijawka. Tak, ryby stoją przy dnie. No nie męczmy. Wypuszczamy. Ryby. Oczywiście, że ta ryba jest w okresie ochronnym. Jak najszybciej do wody. Poszedł. Poszedł. No niestety nie udało się nam chwycić dobrze na drugiej kamerze, no ale mamy to co mamy.
zobaczę, jeszcze raz wejdę sobie na ten napływ, dosyć taki szeroki jest, a to są płytkie główki. To są jedne z pierwszych miejsc tak naprawdę, gdzie my łowimy jakieś pojedyncze jazie i klenie w kwietniu. Zobaczymy, przynęty nie zmieniam, bo dała rybę, to nie ma sensu. Dosyć płytkim przelewie warto sobie przykucnąć, schować się ewentualnie za jakąś roślinność. Ryba z wiosny tak naprawdę może stać nawet 2 metry od nas, mimo że jej nie widzimy, ale ona doskonale zdaje sobie z tego sprawę, że coś się dzieje na główce, czuje te ruchy na tych kamieniach, tych patyczkach i tak dalej. Warto takie przelewy obrabiać dosyć spokojnie. Nie ma sensu tutaj chodzić wyprostowanym na to miejsce. Ryby mogą naprawdę być wszędzie. Groszek się sprawdził, nie zmieniam sznęty, jadę nim dalej. Miejmy nadzieję, że jakiś fajny jazio, a może jakiś fajny klenio się połakomi na niego. No cóż, ten przelew niestety okazał się pusty. Jak widzicie, warunki pogodowe z minuty na minutę się pogarszają. Zaczyna wiać coraz mocniejszy północny zimny wiatr. Uważajcie też na tych przelewach, bo jest naprawdę ślisko. Był jeden okoń, jeden boleń jako przyłów. Także powoli ta rzeka zaczyna też się rozkręcać. No i miejmy nadzieję, że za tydzień już będą ciekawe ryby. I miejmy nadzieję, że będzie cieplej, bo jak będzie cieplej, to na pewno też będą już ryby.